Привет, Владивосток. Здравствуйте, трудящиеся людей! Давай отправимся в путь, потому что это будет долго и опасно. Ну, раczej не inaczej, no. Witam was, moi kochani ludziskowie, dumni prosiaczniowie, na kolejnym materiale serii Zagrajmy w Metro Exodus Some Stories, czyli drugie DLC do tego ciekawego tytułu posadowionego w świecie postapokaliptycznym, wykreowanym przez książki Dmitrija Gluchowskiego. Z tego, co pamiętacie, obecnie gramy samym, tytułowym samym i znajdujemy się już na terenie Władywostoku. Potężną drogę on przebył. Szkoda, że tej drogi nam w ogóle nie pokazano. To w ogóle mogło być pożywką na kolejną osłonę metra, no ale to tylko DLC. Nieważne. Już się znajdujemy na terenie Władywostoku i co ciekawe, chcielibyśmy się znaleźć na terenie Ameryki. Pojawiło się swego rodzaju światełko w tunelu. O dziwo, jakimś cudem jest jeden okręt podwodny atomowy, który jest w pełni sprawny i akurat znajduje się na terenie tego doku. Dziwny zbieg okoliczności, prawda? Tak czy inaczej, czy nam się uda opuścić matryczkę Rassie, czy też się nie uda, to jeszcze wszystko przed nami, jeszcze tego nie wiemy, ale na razie zaczyna być ciekawie, chociaż panowie, którzy chcą mi w tym pomóc... No wyglądają dosyć nieszczególnie, to znaczy, to nawet widać po ich mimice, to nawet widać po ich twarzach, że to są typowi bad guys, że to nie są dobre charaktery, są, mają twarz takiego zakapiora, patrzą się spod byka, no nieciekawy masz, chłopie, wizerunek twarzy, tak ci powiem. No, u mnie byś w filmie nie zagrał. Dobra, idziemy ludziska, idziemy, gramy, robimy, no i mam nadzieję, świetnie się przy tym bawimy. Co nas czeka, nie wiem, chyba po prostu eksplorowanie Władywostoku, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. To oni gadają. Posłuchamy. A, całą załogę mają. Dobra, dobra. Так что твоим пацанам я его доверить не могу. А этому залетному можешь? Он американец. И что? Я его не знаю. Ты его не знаешь. Знаю. Он выжил в Москве, понимаешь? Выжил и добрался сюда. Ну, как знаешь. Знаю и получше тебя. Ладно, проехали. Widać poróżnienie, nie dziwi mnie to. Двое на точке. Вот и хорошо, пусть заодно и за гостем присмотрят. Ну и вообще, сообщишь всем, чтобы были готовы помочь. Понял. Давай подумаем, где он его вообще застать-то сможет? Где капитана видели? Его кругом видели. Ты пальцем покажи. Przypatruję się teksturze tych drzwi. Kurde, jakie gry są ładne w dzisiejszych czasach. Dobra, chyba już wszystko powiedzieli. No, nie dziwię się. Homary. O, no to pewnie z homarami się też zabawię. Tam mi się coś wydaje. Dziwię się, ludziska. A to tylko już takie chyba randomowe odzywki. Nie dziwię się, że mają mi za złe, to znaczy nie do końca wiedzą, czy jestem pewnym człowiekiem, no bo w końcu mnie nie znają, prawda? Jest to dosyć logiczne, ale z drugiej strony... Привет, дядя Сэм. Niewiele ryzykują, bo jeżeli w dupce, nic nie stracą. Вон туда, по мосту. Okej. Ale ten gigant, kurde no. Jak mnie się to podoba. Strasznie chciałem mieć model do sklejania za dzieciaka takiego... Właśnie Tajfuna, takiej akuły. Strasznie na niego polowałem. No nie mogłem tego zdobyć. Dawniej nie było internetu, sklepów internetowych. Dzisiaj jest to znacznie łatwiejsze. No ale... Jest to gigant. Naprawdę. Mayflower. Coś cudownego. Zdarowa, Ameryka. Zdarowa. O, pochodzę poczynił. Pora проверić. This is Ground Control to Major Tom. Nie работает. You're sick of that. There is something wrong. Черт, так и знал, что что-нибудь забуду. Ну-ка, посмотрим теперь.
Engine zone. Ha! You really made the great. Нельзя. Ну чего ты? Окей. Закрыто. А, чё это? Закрыто и всё. Ну чего закрыто-то? Спецобслуживание, понял? Какое еще спецобслуживание? Мне же пристрелять надо. Ничего, бля, подождешь. Ну, вообще зем не закрыто. По шестряку. Да хватит тошнить. Мог бы, пустил бы уже. Ну, ладно. Z tego, co pamiętacie na poprzednim materiale, dziwiłem się, jak to możliwe, że oni chcą uruchomić okręt podwodny sami z pomocą jednego kapitana. A i ty czego propuścił? Ty gdzie w ogóle był, kiedy objawiali? To ż Amerykaniec, on u bossa w gościach. Amerykaniec? A jak on tu okazался? A srak! Z orbity spryknął. Wsio jego barachlo zgorело przy wchodzie w plotny slój atmosfery. Вот босс и приказал предоставить дорогому гостю все самое лучшее. Ого, круто, реально. No, jestem po prostu VIP-em, rozumiesz? Natomiast na poprzednim materiale się dziwiłem, jak oni chcą bez załogi to wszystko tałataństwo uruchomić. Okazuje się, że już się wyjaśniło. Będą mieli załogę. Chyba będą mieli. W każdym razie gdzieś ona się pamięta po okolicy. A ciebie, кстати, w оружейке ждут. Понял, спасибо. No, też mają całkiem niezły magazyn tutaj. Czy tutaj jest strzelnica w tym punkcie? Chyba tak. Tak mi wskazuje logiczne myślenie. O, a вот i nasz gość. Здравствуйте. Я Данила, оружейник Тома. Босс приказал поскорее тебя экипировать. Так что давай сразу к делу. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин, так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин, она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Что ты гадаш? Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо. Буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня все. Фильтры мне дай, аптечки мне дай, гаддемит. Окей, могу протестировать, но чи страцю амуниции, если это сделаю? О, могу себе позбирать. Чекай. Могу то еще теж хапнуть на... О, две брони буду мел. Уй-я-я-я. О, курде, то есть файне. О, так. Но этот в идеальном состоянии. После пристрелки его даже в руки никто не брал. Так что он тебя точно не подведет. No to nieźle jesteście wyekwipowani, naprawdę. No cóż, nie będę za dużo strzelał, bo ja pamiętam z poprzedniego metra, że jeżeli się strzela na strzelnicy, to tak naprawdę ze swoich własnych pocisków. Tu nie dostaje się żadnego dodatkowego zapasu, ale chociaż raz se strzylnę, bo mogę. No miodek. No po prostu miodek. Dobra, ale ja chcę teraz karabin. A, pod tym. Jest jakaś inna broń, to nie jest AK. Fajny, fajny. Oj, mi się podobuje, to zdecydowanie moja bajka będzie, naprawdę. Fajnie, fajnie, cieszę się, bardzo sympatycznie. Nie odkażuś. Попробуй поразить все цели. Всегда хотел посмотреть, как работает морская. Kurde, jestem zarąbisty. Widzieliście kiedyś coś takiego, chłopaki? Jestem bogiem, zniszczycielem, rozdupczycielem. Proszę bardzo. Widziałeś? Ty byś tak w życiu nie zrobił. Ty bambaryło jedna ty. O widzisz. Jestem epicki, nie ma to tamto. Dobra, nieważne. Mogę się doekwipować troszeczkę, coś tu mogłem podnieść. Gdzieś jakieś coś, gdzieś. A, to, no dobra. Wezmę, hapnę. Grenady by się przydały, dużo rzeczy by się tak naprawdę przydało, bo to co mi dali to jest zaledwie podstawa, ale... Co z tej sztuki? Od czegoś trzeba zaczynać. Może ty jeszcze popróbujesz? Nie popróbuję. Koniecznie, bierzcie. O! Ty dajesz amunicję. Dobra, spoko, jak ty dajesz amunicję, to mogę popróbować. Jak się tak bawimy, no to się tak bawimy, nie? Jeszcze razok, nie powrzydzić. Haha, вот это я понимаю!
No wiadomo. Nie plocha. Jak to nie plocha? Fantastisch, chciałeś powiedzieć. Das ist very fantastisch. Отлично. Elegancja, Francja. Прямо в цель. O proszę. I co, głupio ci? Semper Fi. Semper Fi, zawsze wierni. Сразу видно настоящего мастера. Я-то разбираюсь. Thanks. Отличная стрельба. Вот ваш приз. No dobra. Да ничего особенного. Ууу. 20 запалających достałem. Ну это что, ладно. Сэм, не буду тебя больше задерживать. Удачи. Спасибо, Данила. Увидимся еще. Конечно. No. Dobrze. Оружение, czyli broń. Natomiast mam jeszcze tutaj ten taki grajdołek i obych se z niego skorzystał. Powiem szczerze, 3 apteczki, 0 filtrów. To mnie trochę gnębi, że mam tak mało filtrów. Co tutaj za amunicja? Zwykła, standardowa, pindoletowa, karabinu szturmowego, śród. Amunicja zapalająca do karabinu szturmowego. Czym ona się charakteryzuje? Wysokiej jakości produkt władywostockich rzemieślników, ceniony za efektywność w walce z mutantami, jednak podatny na zapalenie system gazowego zwykłych karabinów. Z tego powodu amunicja nie używana tylko w zmodyfikowanych wariantach broni. Okej. Co mogę jeszcze? Szerokie spektrum możliwości widzę. Tak naprawdę fajnie się zaczyna robić. Granat ręczny, mołotow, puszeczka wabikowa, nóż do rzucania, fiu. Bardzo elegancko. Do tego tak, no nie mogę za specjalnie rozwinąć, wiadomo, to jest początek gameplayu, więc dziwiłbym się, abym nagle miał endgame'owe bronie, ale mogę się tutaj jakoś rozwinąć. No, zobaczymy, co to ja będę mógł wziąć, z czym będę mógł chodzić. Co to jest? Uniwersalny wykrywacz. Uniwersalny wykrywacz potrafi z bezpiecznej odległości lokalizować miny, pułapki oraz inne niebezpieczeństwa, dokładnie wskazywać użytkownikowi ich położenie. Urządzenie rozpoznaje również inne przedmioty, takie jak wyjątkowe broni i ulepszenia. Niby spoko, ale czy to nadmiernie nie ułatwi gameplayu, zachodzę w głowę. No po prostu zobaczymy w praniu. Inna kwestia, jak ja mogę spojrzeć na ten zegarecek, bo to się też jakoś tak klikało w coś. A, Ingręk, dobra. Ingręk ącki, co ma małe rączki. Będę wiedział. Das ist fantastisch, ja. No to co, idziemy w bój. Ekipirowался? Mam wszystko, czego trzeba, zobacz sam. A przystrzelał? Da, wszystko okej. No i отлично. Nie puchy cię. No dobra, idziemy. Ciekaw jestem, jak ta mapa będzie wyglądała. Już widzę, że w znacznej mierze to miasto po prostu będzie zalane. Nie tego się spodziewałem, ale może być ciekawie, nie narzekam. Oni tutaj są całkiem nieźle przygotowani. Co to, jak ty też nie znasz? U nich tu wrodzie przewrót był niedawno. No był, no jak po mnie, teraz tu normalny mużyk zaprawiaje. O, nieźle. Nie znaję. Raz on jeden raz kogoś kinął, tak i dalej kinać będzie. A ty porównaj... Da co takie происходит? Всего один баркас с рыбаками пришел. Где все товары? Со дня на день торговцы тут будут. Что они там вообще все себе думают? О, это ты тот американ, про которого объявляли. Слушай, босс говорил, что ты за товары. Где они вообще все? Чекаю, с кем они хандлуем. Да видно, не настолько уж он тебе доверяет. А может, ты сам вообще без понятия? Окей. Ну, добра, идем далее. Nie ma co się roztkliwiać, prawda? Oj, przypomina się podstawka. Kurde, naprawdę lubiłem to metro. Dopiero teraz sobie zdałem sprawę z tego, jak fajnie się bawiłem w tej grze. Jak do tych DLC znowu zasiadłem. Taka nostalgia mnie uderzyła. Niczym jod nad morzem. Zdrasty, zdrasty, towaryści. Przyglażając się. Zdarowa. No smatry mi, co? Prawda? A po widu prosto laszar jakiś zalotny. A czego się spodziewałeś, mutanta? Ja ci mówię, Amerykan to. No i podumasz, u nas już jest jeden. No, jest to on jest. A, da chwacić ciebie już. Komu jakie dzieło?
Да и чем из-за каждой мелочи волну гнать? Лучше отдохни перед рыбалкой. На целый день же идем. Ага. Слышь, а можно супу еще? Dobra. Да бери, конечно, вон там кастрюля. Całkiem ich tu sporo. Wielka siła. Wielka siła. No tak co? Propuścił on was все-таки? Puścił. Tylko сначала всю duszę wymotał. Okej, takich łódek prowizorycznych mają więcej. Ciekawe, czemu akurat z Vanów je zrobili. Привет, привет. Как жизнь? Ты, говорят, капитана видел. Как он? Хотя не надо. Сам понимаешь, что тяжело. Если еще встретишь, скажи ему. Скажи, мы помним все, что он для нас сделал. И готовы идти за ним, хоть в ад. To, co mnie martwi, to to, że ten kapitan jest dosyć tępy, taki typowy przywódca, czyli żądny władzy. No już понятно, что не достать получается. Ну и на кого думаем? Да есть тут один тип, малой погоняло. Мы только пришли с ревизии, он сразу дал ходу и у себя в каюте заперся. Там его ребята пытаются выломить. А, знаю. Скользкий тип всегда был. Пойду гляну, как они там. Ага, а мы тут пока продолжим. Окей. Zauważcie, że w momencie, kiedy gra mi się zapisuje, to widzę ten wskaźnik, ile jestem kilometrów od Moskwy. Obecnie jest to ponad 13 tysięcy kilometrów podróży. Słuchaj. Я знаю, ты специально подначиваешь, но мне вообще пофиг уже, так что скажу на чистоту. Мне не то, что курс, мне не сам Том, мне его бизнес не нравится, но это, блин, не главное. Меня бесит, как он власть захватил, как капитан обортанул с офицерами всеми, ну и Клим еще с упырями его, вот что главное. И еще, капитан прав был, нельзя больше ракетами разбрасываться, так что хорошо, что реакторы топлива выработали. Хм. Так что можешь смело бежать и Климу докладывать. Пусть он меня уже на подвал посадит. И покончим с этим. Вот, я все сказал. Пошел теперь нахрен. И вовсе незачем так орать, дурак. Вовсе я не собираюсь никому докладывать. Ха, ага, ну да, конечно. Расскажи остальным, которых уже на подвал утащили. Трохе блонд логики. Bo jeżeli uważasz, że cię za to złapią i że on cię zakabluje, to po co o tym mówiłeś, nie? Ale co ja tam wiem? Ja tu tylko sprzątam. Tam mogę chyba do łódki iść, mi się wydaje. A jeszcze bym poszedł tu. Блин, до сих пор не верится, что у нас теперь целых два американа. Ты не обижайся, но мы тут и правда после Тома никого из ваших не ждали. Окей. Tutaj coś majstrują, panowie. No, co to tu u was? Jak успехи? Да никак. У этого козла замок на двери капитальный. Ну ничего. Скоро достанем гада этого. Да не брал я ничего. Ага, конечно. Бабе Розе расскажешь при случае. А у вас тут весело. Я послушаю, пожалуй. Сейчас мы замок вскроем, еще и посмотришь. Вообще веселуха будет. Куда там той кориде? Mam dwa zastrzeżenia do owej sceny. Wiem, czepiam się, to są detale, ale z jednej strony widać, że ta tekstura jest bardzo cienka owej ściany. Widać, że nie zrobili żadnej obramówki przy oknach, przez to widać, że to jest 1 mm tekstury. Druga kwestia, że czemu jest animacja płynięcia tego statku, skoro on stoi? No nie wiem, no to tak po prostu zauważam, nie? Nobody home. Okej, no to idziemy w takim razie do łodzi. Ludziska, trzeba zacząć grać, trzeba zacząć walczyć o przetrwanie, bo tak naprawdę cały czas te dialogi. Mnie to osobiście nie przeszkadza, ja lubię takie gry, nastawione bardzo mocno na fabułę, ale pewnie niektórzy już się nudzą. Więc przejdźmy do gameplayu. No znowu привет, amerykaniec. Ty już nie obieżajesz się. No nieźle ode mnie oberwaliście. No i отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку, так что вот. О, может быть. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули как на машине, доработай машинкой, газ реверс и дело в шляпе. Мы даже компас поставили. О, придаще. Кстати, да, за компасом следи, там спирт внутри.
Ну и про инерцию не забывай. На полной скорости, даже если реверс врубить, не сразу остановишься. А, и еще. Уж, пожалуйста, постарайся ее не утопить. Да. Ще постарам. Она дорога, как память. Ха-ха, это точно дорога. Ну, принимай командование. Я слышу, чтобы им кликнул тут, а я лихи почти не дам. Под килем. Счастливо. Bye, guys. Tak, typowo radziecki radyjka, znamy to wszystko. No to co, płyniemy! Pajziom, pajziom, w drogę. WES. No dobra, chyba to pani Maju. Nie jest to specjalnie zawiłe sterowanie, skomplikowane. Okej, okay, mamy i pijawki. Wow! Shit! Ничего себе! Окей! Okay. Вот тупая скотина! Чили о тих минах не жартовали? Так что посматривай! Их тут до черта! Потому тебе детекторы выдали! Если рядом мина, на детекторе лампочка загорится, и он покажет направление! Ну и тогда все пучком уже! Если знаешь, где мина, то не подорвешься! Хотя, если рискнуть охота, можно, конечно, попробовать ее разрядить. Спасибо за explanation. Пожалуйста, счастливо. No cóż, nie żartowali, jeżeli chodzi o miny. Chyba się z nimi nie polubię. Mi się coś wydaje. Mogę zerknąć. Klika mi. Czyli będzie mina. Gdzie jest mina? Tu jest mina gdzieś, tak? Dokładnie w tą stronę. On mi mówił, że mogę jej rozbrajać, ale to raczej... Chyba... Dobra, na razie nie będę kombinował. Na razie płyniemy po prostu przed siebie. Maksymalna prędkość... Shift. Nie, 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 nie chcę z tego korzystać. Ale mógłbym skorzystać... ze światła. Już widzę potworki. Wow! Oho! Nieważne, misklik. Sam, jest ja, Tom. Jak słyszysz mnie? Słyszę ciebie odlicznie, Tom. Хорошо, забыл сказать. Теперь все мои люди в курсе, что ты тут. Правда, вокруг шляется целая куча всякого отребья. Так что если кто проявит враждебность, спокойно можешь идти на повал. Спасибо, Том. Буду иметь в виду. Пожалуйста. Удачи, Сэм. Конец связи. Ну, добра. Dosyć tu mroczno. Oj! Co to kurde jest? O, mamy pierwszych przeciwników. Zdecydowanie. Jest też mina. Przede mną. Bardziej w tych rejonach. Okej. Okay. Tu był kiedyś basen, ewidentnie. Tak jakby poziom wody się podniósł. No dobra. Zaczyna się robić klimatycznie. Słyszę potwory. Widzę potwory. Ty kurde bestio ty! Patrzcie jaki skurkowanie, chciał we mnie rzucić cegłówką, no. Trzeba na nich uważać, ale też nie marnować za dużo amunicji. Dobra, gdzie ta mina? Tutaj? Co ty godosz? Na początek może się rozprawię z tym dziadostwem. O kurde, dosyć to wytrzymałe. Ale na headshotika leci szybko.
Panu dziękujemy. Pan już wziął udział w naszej zabawie. Dziękujemy bardzo. Wygrał pan teleturniej. Headshotik. Główna nagroda. Nie trafiłem. O, teraz pięknie. Fajna spluwa, nie powiem, że nie fajna, bo fajna, podoba mi się. Dobra, grzybki, grzybcie, rybcio, pipcie można zabierać, to akurat pamiętam. Tylko gdzie jest ta mina? Chcę zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają, o to mi chodzi. Może tak być, że prędzej czy później na jakąś wlezę, nawet nie będę wiedział, nie? Pokazuje mi, że ona powinna być gdzieś tam. Czekajcie. Ewidentnie tu. W tym dziadosie. Chyba, że na górze, na pięterku. Może tak być, dobra. Może na górze. Okej. No klimatycznie jest na bank. Ale w to nie wątpiłem, że tutaj będzie klimat. To akurat było pewne. Headshotik! Powiadam ci! Super. Dobrze, dobrze, podładuj mi to i owo. I to teraz normalnie będzie tak. Jak mam to z tego zrezygnować, co? Aha, dobra, trzeba znowu przytrzymać. Pani Majem. No. Kurde, sporo tego plugastwa. To nie najszczęśliwiej. I dwa pociski mi zostały. To zdeczka z dupy. Może dla bezpieczeństwa wziąłbym karabin. Mam jeszcze jeden nóż. Właśnie, z noża nie korzystam, a to jest bardzo ważne. Tylko jak się nożem ciepało? Czekaj. A widzisz, C. Dobrze, dobrze. Nóż to będzie bardzo dobra broń na nich, tylko no po prostu trzeba być celnym, no bo jeżeli człowiek nie będzie miał celnego oka, no to rzuci, straci i tyle w temacie. 1870-1930. Nie pamiętam, w którym to roku... Co ja gadam, kurde, nie pamiętam, w którym roku metro było. Przecież w 2033, no metro 2033. Grzechu! Why you do this? Where are your mind? Gdzie jest twój umysł, god damn it? Taki bystry z ciebie chłopak. Okej. Mam kilka ciekawych miejsc do pójścia w tym budynku, to znaczy tam nie, tam się nie da, czyli jest jedna droga. Dzień dobry. Nie chcę na nich marnować za dużo amunicji. Ewentualnie nożykiem bym cię chętnie ciepnął, co? Ono tu, synek. O, nie padł. O kurde, skurkowanie, nie padł. To trzeba celnie rzucać, bo w nogę to go nie zabiło. To nie jest tak jak w metrze dawnym było, że gdziekolwiek trafisz, to nóż to był permanentny, nie? Nadajska drugą dwier. Nadajska drugą, dobra. Da się zrobić chyba. Coś mi tu syczy. Nie sycz na mnie! Wiedziałem! Po prostu czułem w moczniku. What? Czemu... Ej! No co ty? Halo? What? Ja coś źle zrobiłem, przepraszam bardzo? Nie wiem, co się w ogóle wydarzyło. Czemu on mnie zeżarł? O kurde, w dupę jego mać. Dobra, dziabne herbatki z tego wszystkiego, bo się zestresowałem normalnie, no. Spróbujemy jeszcze raz, pewnie ten wąż tam będzie, więc... Spróbujmy jeszcze raz. Trzymam E, cały czas trzymam E, nie puszczam w ogóle. Aha, za wcześnie puściłem, dobra. Pani Maju. Dużo wszelakiego dobra, naprawdę sporo. Kurde, jak ja bym chciał zagrać w kolejne... popatrzcie, Marx. Ty, ale to Lenin nie jest, przepraszam bardzo, Lenin tak nie wygląda. Słyszę wrogów. O kurde! Ty kurde mać! Gdzie się mój nożyk podział? Oddawaj mi nożyk zarazu! What? Halo! Halo! Ja w ciebie nożykiem rzuciłem, gdzie on jest? Bambaryła jedna wredna, no nożek mi zeżarł, no. God damn it, a taki ładny nożek był. Dobra, czekajcie, wykraftuję kolejny. To nie jest sytuacja bez wyjścia, zawsze da się coś z tym zrobić. Apteczek mam diablo dużo, tylko z filtrami jest naprawdę słabo i myślę, że na te filtry będę musiał odchodzić. Natomiast na pewno nóż do rzucania chciałbym jeden stworzyć.
On zużywa to, a filtr zużywa dużo tego. No to nawet się dobrze składa, bo to więcej żelastwa, a filtr więcej chemii. Dobra, w takim razie wykraftuj. Na razie jeden. Z tym trzeba oszczędnie poczyniać, bo wiecie, za dużo tych zasobów w końcu nie mam. Coś tu mogę... A, grzybor, no właśnie. Mam drogę tam. Ale to będzie ślepy zaułek i mam drogę tędy. Dobra, na początek idziemy tu. Zawsze nie tam, gdzie ci podpowiada zdrowy rozsądek. Mołotow! O proszę. Znalazłeś koktajl Mołotowa. Przytrzymaj C, by go wybrać. A no właśnie. Uuu, dużo fajnych rzeczy mam, naprawdę. Ale to jeszcze nie w tej sekundzie. To jeszcze zobaczymy w przyszłości. Kurde, ale to będzie gimply. Obawiam się tylko jednego, bo to, że to będzie znakomita gra, to jestem pewien. Obawiam się tylko o jedną rzecz, że będzie zbyt krótka. No ale to zobaczymy. Może tak źle nie będzie. Jak tak patrzyłem na... Oj, coś to tak poklikało. Gdzie kurde te miny są? Ja ich w ogóle nie widzę. Niby pika, pstryka, fika, ale... Ale ja tych min w ogóle nie widzę. Tutaj? Gdzie? Za drzwiami. Tak, chyba za drzwiami są. Dobra. Miny albo części do broni, bo to pokazuje tak naprawdę w sposób dwuznaczny, tak? Okej, okay, a ja nie mam maski przeciwgazowej. To znaczy maskę mam, tylko że filtrów nie za bardzo. Muszę wykraftować. Wiedziałem, że na te filtry trzeba będzie oszczędzać. W podstawce to był wielki problem, filtry. Zdecydowanie, zrobiłbym sobie aż tyle. Mocno w nie zainwestowałem, ale to są tylko 2 minuty filtra. Musimy być tego w pełni świadomi. To nie jest jakoś potwornie dużo, więc na długo to nie starczy. A w sumie się nawet nie duszę, myślałem. Myślałem, ale się nie duszę. Na chwilę przytrzymał powietrze w płucach, to myślałem, że tutaj jednak się będę dusił. No to niepotrzebnie zmarnowałem tak naprawdę zasoby. Chociaż nie zmarnowałem, to się przyda prędzej czy później. Na filtry to się zawsze przyda. Przede mną jest mina. Żeby na nią nie wejść, bo ja to lubię być debilem, więc trzeba uważać. Ale gdzie ta mina jest? Nie wiem, dziwne. Kto tak robi? Chyba biegną koledzy też, no właśnie. Dobra, dawaj ten nożyk, nie twoje, oddawaj ty draniu! Chciał mi karkiem zarekwirować nożyk, tak jak jego kolega. W dupę jego mać. Okej. Obawiam się, że na te miny to ja często będę właził, niestety. Znając moją nieudolność, jest to całkiem prawdopodobne. Z nożyka będę korzystał, bo to zawsze można się wspomóc. No szlak! Nie pykło, chcę za... Wow! Ale cię poskręcało, stary, to jest altretyzm, ja ci mówię. O kurde, to jest prawdziwa noga prawdy. Tak jest. Nieważne. No i co? My za sport. A no tak, bo jestem na salach WF-owych, tam był basen, to ogólnie takie przybytki będą. Tu się mogę przecisnąć, tam jakieś zasoby chyba są zlokalizowane. Kurde, cały czas uważam na tą minę, która gdzieś tam będzie skitrana z pewnością, ale gdzie dokładnie? A i tak pewnie ostatecznie na nią wejdę, jestem święcie przekonany, że tak się stanie. Wlezę jak totalny debil. No i co? No i muszę przejść tędy, nie ma wyjścia. Zaraz zobaczymy. To jakiś save room chyba będzie. Chociaż może i nie do końca. Wow! Ty kurde łajzo! Ty stumbagowie w środku, powiadam ci! Dobra. Staram się tą amunicję mocno oszczędzać. Nie wiem, czy słusznie. No tam jest ich sporo. Pewnie będą dla mnie wielkim problemem. No nic. Chyba zyskałem noktowizor dzięki temu draniowi. A no właśnie. O, z noktowizorem też się trochę pochodzę, bo to fajny efekt jest. Natomiast nie wiem, czy tutaj będzie tak samo jak w podstawce. Tam były te safe roomy i można było się przespać, przetrwać noc. Nie wiem, czy tutaj też tak będzie. To jest jedna wielka niewiadoma. Siegłodia. Siegłodia, nie ja. Ładziadziadziadzia. Ładziadziadziadzia. Apteczka. Not bad. Not bad. Słusznieś to powiedział. Not bad.
Nie łóżko. Jednym słowem, nie łóżko. No dobra, tylko że poza tym nic tutaj ciekawego nie było. Więc chyba będę musiał się po prostu cofnąć do mojej łódki, mi się wydaje. I to z tymi draniami po drodze się mierząc. Nic to ludziska, prawdopodobnie czeka nas jeszcze mnogo ciekawego gameplayu. Jestem święcie przekonany, że niejedną intrygującą chwilę jeszcze w tym tytule przeżyję, ale to wszystko będzie przed nami. Na razie będę zmierzał do tego, żeby się z wami pożegnać, ale jako, że niespecjalnie ględziłem o ciekawostkach, po prostu jestem tak zaaferowany tą grą, tym gameplayem, tak się przyjemnie mi od niej gra, że jakoś tak odpływam. No ale jeżeli miałbym coś poględzić o ciekawostkach, kontynuujmy wątek samej Lugol. No bo mówiłem o zasadach dekontaminacji, o zasadach odkażania w przypadku skażenia radioakcyjnego. Mówiłem, że no, zielonka była w grze, w realnym świecie była legenda, ten mit, że wódka pomaga, ale że dziasta to był zabobon, wódka w niczym nie pomagała, no chyba, że po prostu w samopoczuciu ludzi bardzo przybitych. Natomiast rzecz jasna, tym środkiem, który jakkolwiek jest nam w stanie pomóc w momencie, kiedy powstaje skażenie, my się poruszamy w skażonym obszarze, to jest rzeczywiście jod oraz ten słynny albo niesławny, jak kto woli, płyn Lugola. Czyli zasadniczo to samo, bo płyn ten był wodnym roztworem czystego jodu. Lugolę oczywiście kojarzymy, gdyż była w 1986 roku, czyli w dacie eksplozji, tej katastrofy w reaktorze numer 4 elektrowni imienia Władimira Ilicza Ulianowa, czyli towarzysza Lenina w Czernobylu, kiedy doszło do awarii, kiedy doszło do rozszczelnień, do wielkiej eksplozji, no i rzecz jasna do skażenia, no to w 1986 roku Lugola była rozdawana obywatelom Polski, no Polski dawnej, Polski w okresie PRL-u, rzecz jasna, i była rozdawana niejako za darmo. Znamy te wydarzenia, zresztą niektórzy prawdopodobnie nawet z autopsji. Ja jestem zbyt młody, żeby to pamiętać, to się działo w 86 roku, ja się urodziłem w roku 1990, ale z pewnością niektórzy, którzy to pamiętają, są jeszcze widzami tego kanału, nie wątpię w to. Natomiast wiemy, że wtedy, kiedy nastąpiła katastrofa w Czernobylu, nad Polskę nadleciała radioaktywna chmura. Nasz rząd, zresztą nie tylko nad Polskę, bo ona potem poszła na całą Europę, na Skandynawię i dalej na zachód. Nasz rząd w tym momencie wystosował zapytanie do Moskwy, do polityków z Moskwy, do towarzyszy komisarzy ludowych, żeby nas poinformowali, co się w ogóle dzieje, z czym to jest związane i czym to może owocować w przyszłości, co się wydarzyło, jak będzie wyglądała prognoza owych zdarzeń, czy wszystko jest, jednym słowem, w porządku. Natomiast, no cóż, teoretycznie odpowiedź z Moskwy była sielankowa, to znaczy spokojnie, towarzysze, nie martwcie się, nic się w ogóle nie wydarzyło, wszystko jest pięknie, jelonki srają tęczą, nie ma żadnego skażenia, wszystko będzie cudownie, a nawet to skażenie, które jest, tu zaraz zniknie. Rzecz jasna, była to bujda. Wszyscy sobie doskonale z tego zdawali sprawę. Zresztą wiedzieliśmy w Polsce w okresie PRL-u, jakie jest podejście władz sowieckich do narodu. Że naród to zasadniczo jest bardziej wrogiem niż przyjacielem i prosty lud to, no nie wszystkim, najlepiej o niewielu rzeczach musi wiedzieć, więc jeżeli się na to interesuje, to może nawet trafić do gułagu, ale nawet jeżeli stanowi jakieś zagrożenie jego życia, obecna sytuacja, z jakiejś perspektywy, jest po prostu zagrożenie życia obywatela, nie musimy go o tym informować, bo po co? Prawda? To jest jego problem, on se z tym poradzi. Dlatego też polskie władze podchodziły z pewną dozą krytycyzmu i dystansu do owych przesłanek, do owych informacji ze stolicy Związku Radzieckiego, no i postanowiliśmy i tak zacząć przeciwdziałać. Tak oto pracownicy Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie na czele z samym Zbigniewem Jaworskim wydali zlecenie, takie zalecenie, można powiedzieć, ogólnonarodowe, aby podać dzieciom w kraju płyn Lugola. Po czasie ostatecznie okazało się, że była to decyzja nieco nad wyraz, gdyż skażenie aż tak wielkie nie było, ale choć dziś Jaworski jest za to krytykowany, sam się zresztą przyznaje, że to było nad wyraz i no nie trzeba było tego płynu podawać, to ja mu przyklaskuję i osobiście jestem go w stanie stuprocentowo rozgrzeszyć. No, władze Polski Ludowej nie wiedziały, co się wtedy wydarzyło. Nie wiedziały, jakie będą prognozy kolejnych wydarzeń. Czy na przykład to skażenie to jest wszystko, co nadleci nad Polskę? Ostatecznie się okazało, że to było wszystko. Że potem nie było go coraz więcej. W każdym razie nie aż tyle, żeby mogło to osiągać dawki śmiertelne w naszym kraju. Natomiast my tego nie wiedzieliśmy.
Może to był dopiero początek. Może będzie tego coraz więcej. Może sytuacja zacznie się pogarszać. Władze nas zapewniają, że wszystko jest w porządku, ale władze zawsze tak mówiły. Niezależnie od tego, co by się nie działo, to Związek Radziecki to był taki kraj. Tam zawsze było wszystko w porządku, prawda? Umierałeś, a my ci i tak mówiliśmy, że wszystko będzie dobrze. Więc dlatego też osobiście w tym wizerunku wydarzeń ja nie wieszałbym psów na Jaworskim. Uważam, że chłop podjął dobrą decyzję. Miał na rękach życie dziesiątek milionów ludzi, tak? Więc działał po prostu prewencyjnie. Chciał się upewnić, że nic im nie będzie. Oczywiście płyn Lugola też miał pewne negatywne reperkusje. Mógł mieć, w każdym razie nie dla każdego, bo jeżeli ktoś był nadwrażliwy na takie związki chemiczne, no to tak, to wtedy mogło mu to zaszkodzić. Zresztą jod w wielkich ilościach, powiedzmy sobie szczerze, jest trucizną i on po prostu potrafi zabijać organizmy żywe. Ale o tym jeszcze będę ględził w przyszłości. Zresztą tak samo jak chlor. My z chloru korzystamy. Czyścimy nim łazienki, dezynfekujemy wodę, prawda? Ale dlaczego chlor jest dla nas tak użyteczny? Dlaczego jest środkiem czyszczącym? No właśnie dlatego, że to jest trucizna, że on jest zabójczy. Ludziska dla wszelkich organizmów żywych. Dlatego chlor jest taki fajny, że on właśnie zabija bakterie w naszym otoczeniu. Jeżeli więcej chloru byśmy wchłonęli, zabiłby także i nas. Przypominam wam, że na bazie chloru były gazy bojowe za czasów I wojny światowej, więc to, że jakiś związek chemiczny jest przez nas wykorzystywany, to wcale nie oznacza, że nie jest trucizną. Tak samo było z jodem. Jod potrafi w nadmiarze zabijać, a człowiek niewiele tego jodu może tak naprawdę wchłonąć, ale o tym jeszcze będę opowiadał w przyszłości na kolejnych podobnych i innych materiałach z tejże serii na moim skromnym kanale. No powiem wam szczerze, rogala mam na twarzy od ucha do ucha. Bawię się cudownie, super gra. Wreszcie sobie przypomniałem, jak znakomitym tytułem było Metro, jak świetnie się przy nim bawiłem. Kurde mać, po prostu coś pięknego. Ajajaj. Świetne, świetne. No ale dobra. Tym pozytywnym akcentem zakończymy ówki filmowy. Mam nadzieję, że wam się podobało, że spędziliście przy nim miło czas. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o tych klasycznych łapkach, one zawsze pomagają. A jak coś, link do Patronite'a w opisie. Hej ludziska, trzymta się.